Czas najwyższy na kolejną część filmu o wężach metalowych. Zanim jednak przejdziemy do gotowych przewodów, krótko jeszcze o wężach zwijanych. Są to węże, które powstają przez spiralne nawinięcie profilowanej taśmy metalowej. Węże tego typu przeznaczone są do niskiego ciśnienia, do podciśnienia lub jako osłony. W naszej ofercie występują dwa typy tych węży. Wąż interlock, który utrzymuje kształt zgięcia i posiada uszczelnienie w postaci linki miedzianej, gumowej lub bawełnianej, czy też wąż griplock, który w zależności od wersji może występować z pamięcią kształtu. Główne zastosowania tych węży? Węże do odciągu i wylotu pyłów, gazów i spalin. Węże przesyłowe do materiałów sypkich. Dlaczego w tym przypadku warto wybrać węże metalowe? Ponieważ mogą być stosowane w zdecydowanie wyższych temperaturach niż tworzywowe węże odciągowe i posiadają wyższą odporność mechaniczną. I węże osłonowe, używane jako zabezpieczenie przed przetarciem, załamaniem, zabezpieczenie przed odpryskami metali lekkich, np. aluminium, czy też osłona wiązki przewodów, np. hydraulicznych czy elektrycznych. Gotowe przewody i jego poszczególne elementy wykonane mogą być ze stali nierdzewnej, ze stopu miedzi czy też stopu nikli. Zobaczcie zatem, jakimi między innymi końcówkami mogą być zakończone Wasze węże stalowe. Końcówki z gwintem calowym, rurowym BSPT i NPT. Końcówki z gwintem calowym, rurowym BSP i z adaptorami. Integralne gięte końcówki kątowe 90 stopni typu hydraulicznego. Kątowe 90 stopni z kolanem hamburskim. Z gwintem calowym, rurowym BSP z uszczelką płaską. Z gwintem stałym, calowym, rurowym BSP-NPT. Z gwintem metrycznym. Końcówki jako kołnierze PN. Ekonomiczne końcówki niskociśnieniowe. Końcówki do węży przemysłowych. Końcówki higieniczne. Jak sami widzicie, jesteśmy w stanie sprostać Waszym najbardziej wymagającym zapotrzebowaniom. Teraz skupmy się na sposobie montażu tych końcówek i zobaczmy przykładowy proces produkcyjny. Po ucięciu odpowiedniej długości węża nasuwamy na niego dobraną wcześniej tuleję. Ucinamy nadmiar oplotu, umieszczamy wąż w obrotowym stole spawalniczym i przystępujemy do spawania metodą TIG w osłonie argonu. Po zakończeniu procesu spawania czyścimy spoinę. Następnie umieszczamy osiowo odpowiednią końcówkę i przystępujemy do finalnego spawania, po którym całość czyścimy. Ciekawostką może być fakt, że węże metalowe możecie również wykorzystać w przemyśle spożywczym czy też farmaceutycznym. Mogą być stosowane do wody procesowej, pary wodnej i płynnych produktów spożywczych. Węże tego typu najczęściej zakończone są końcówkami typu higienicznego wykonanymi ze stali nierdzewnej, np. DIN, SMS, Triclover. Jeśli chcecie czyścić węże metodą CIP, czyli bez demontażu, musicie pamiętać, aby wybrać węże z szerokim rozstawem karbów, np. parno. Spawanie końcówek do węży odbywa się specjalną metodą spawania higienicznego. Węże Parnor i Parrap wraz z końcówkami mogą być używane do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ponieważ posiadają atest PZH. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w ramach kompetencji spawalniczych posiadamy szereg certyfikatów. Ciśnieniowe węże metalowe posiadają dość szeroki zakres ciśnień roboczych. Od kilku bar dla największych średnic do prawie 400 bar dla węży o małych średnic. Przy użyciu węży stalowych musicie pamiętać, że na wartość ciśnienia roboczego wpływa temperatura, dynamiczna charakterystyka pracy, czy też ciśnienie robocze samych końcówek. Wysokie prędkości przepływu powodują przepływ turbulentny, pełen zawirowań, co może powodować drgania karbowanej tuby węża, wytwarzając hałas i doprowadzając do rezonansu i przedwczesnego zniszczenia węża. Na szczęście zwiększenie średnicy węża lub zastosowanie wewnętrznej osłony w postaci oplotu może ograniczyć lub usunąć całkowicie ten problem. Teraz dwa słowa odnośnie żywotności węży. Czynniki takie jak ciśnienie robocze w instalacji, przesunięcie, czyli ruch węża, promień zagięcia są w ścisłym związku z żywotnością węża. Węże hydroformowane charakteryzują się ogólnie lepszą żywotnością od formowanych mechanicznie, ponieważ formowanie mechaniczne powoduje koncentrację naprężeń w wierzchołkach karbów, natomiast przy hydroformowaniu zachowana jest grubość ścianki, minimalizując naprężenia resztkowe. Teraz kilka typowych błędów i rad, jak im zapobiec, żebyście maksymalnie wydłużyli żywotność przewodu. Bezwzględną zasadą jest unikanie skręcenia węża wokół jego osi. W pierwszym przypadku pamiętajcie o zastosowaniu kolan 90 stopni, jeśli wąż nie posiada podpory. Przy takim rozwiązaniu niwelujecie naprężenia przy końcówce węża. Podczas dokręcania węża pamiętajcie, żeby używać klucza kontrującego, tak aby wąż się nie skręcał. Musicie zwrócić uwagę, aby przy rozwijaniu czy też zwijaniu węża zwój ustawiony był pionowo. Zapobiega to skręcaniu, przeginaniu i zapętlaniu węża. Unikajmy instalacji trójwymiarowych, w których następuje skręcanie węża. Jeśli wąż jest podwieszony, stosujcie obrotowy blok czy też zawiesie, tak aby uniknąć przegięcia czy też załamania.
Pamiętajcie również o zwykłym przecieraniu się węża, na przykład o podłoże. Aby do tego nie dopuścić, stosujcie odpowiednie osłony. Pomimo faktu, że węże te są bardzo wytrzymałe, nie są wężami pancernymi. Przetarcia, zagięcia czy załamania są przyczynami awarii, dlatego chciałbym Wam pokazać podstawowe typy osłon. Wszystko to po to, abyście cieszyli się bezawaryjną pracą tych przewodów. Na początek osłony zewnętrzne. Spring 1, osłona zabezpieczająca wąż na całej długości przed przecieraniem o powierzchnię i zgnieceniem. Nie powoduje znaczącej zmiany elastyczności i giętkości węża i jest stosunkowo lekka. Osłona Spring 2, zabezpieczająca miejscowo wąż przed uderzeniem, zgnieceniem, przetarciem. Zwiększa natomiast ciężar węża. Grip Lock 1, osłona zabezpieczająca wąż na całej długości. Grip Lock 2, zabezpiecza przed przegięciem i załamaniem węża przy końcówce. Przyspawana za pomocą dodatkowych tulejek, wolny koniec z tuleją może swobodnie przesuwać się po wężu. Pyro Jacket, osłona wysokotemperaturowa, zabezpieczająca wąż na całej długości. Wykonana z włókna szklanego pokrytego silikonem. W przypadku gorących mediów chroni przed oparzeniem i zmniejsza straty energii. Odporna na płomień i wysoką temperaturę. Mocowana przez zaciśnięcie dodatkowymi tulejami lub opaskami. Jeśli potrzebujecie przewodu z osłoną, ale wewnętrzną, również możemy taki przewód dla Was wykonać. Oplot wewnętrzny. Zamontowany wewnątrz karbowanego węża stalowego zmniejsza znacząco turbulencję przepływu mediów, pozwalając na uniknięcie wibracji, które mogą spowodować zniszczenie węża. Ma to szczególne znaczenie przy przepływie powietrza i gazów z dużą prędkością. Wewnętrzna osłona Grip Lock, zamontowany wewnątrz wąż, chroni cienką blachę węża karbowanego przed przetarciem. Ma to szczególne znaczenie przy przepływie substancji zawierających ścierne cząstki stałe. I tym sposobem dotarliśmy do naszego podsumowania. Pomimo dostępnych na rynku węży gumowych, tworzywowych czy też teflonowych, warto zadać sobie pytanie, jakie parametry musi spełniać nasz przewód. Niewątpliwą zaletą przewodów metalowych jest fakt, że łączą one w sobie wiele wymagających cech, które nie zawsze są w stanie spełnić pozostałe rodzaje węży. Więc jeśli szukacie przewodów trwałych, odpornych na wysoką temperaturę, odpornych na przetarcia, odpornych na korozję, na ciśnienie, odpornych na promieniowanie UV, przewodów wbrew pozorom nie mniej elastycznych niż niektóre węże gumowe, przewodów o dobrej przewodności elektrycznej. Jeżeli pracujecie w branży spożywczej czy też farmaceutycznej i zależy Wam na łatwości czyszczenia przewodów, wybór przewodów metalowych będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami i oczywiście zapraszam do śledzenia naszego kanału.